Poćwiczmy trochę przekształcanie i upraszczanie wyrażeń z pierwiastkami. Rozwiążemy kilka zadań z portalu Khan Academy. Pierwsze zadanie jest takie: uprość poniższe wyrażenie przez wyłączenie spod pierwiastka czynników będących pełnymi kwadratami i przez sumowanie wyrazów podobnych. Jeżeli wyrażenia nie da się uprościć, wpisz w ramkę wyrażenie w niezmienionej postaci. No to zobaczmy, co tu się da zrobić. Mamy minus pierwiastek kwadratowy z 40 dodać pierwiastek kwadratowy z 90. Na jakie czynniki będące pełnymi kwadratami można rozłożyć 40? Ja od razu widzę, że 40 jest podzielne przez 4, a 4 to kwadrat liczby całkowitej. Czyli możemy przekształcić tak: minus pierwiastek kwadratowy z 4 razy 10 dodać pierwiastek kwadratowy i tu też od razu widać, że ta liczba jest podzielna przez 9, a 9 to też kwadrat liczby całkowitej, czyli 9 razy 10. Jeżeli teraz przyjrzymy się liczbom, które otrzymaliśmy, to 10 nie da się rozłożyć na żadną liczbę będącą pełnym kwadratem. Gdybyśmy chcieli rozłożyć do końca dziesiątkę na czynniki pierwsze, to byłoby to 2 razy 5. Ani dwójka, ani piątka nie są pełnymi kwadratami. No to zróbmy z tym wyrażeniem to, co da się z nim zrobić. Minus pierwiastek kwadratowy z 4 razy pierwiastek kwadratowy z 10 dodać pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 10. Musicie pamiętać, że określenie pierwiastek kwadratowy jest tutaj pewnym uproszczeniem, skrótem językowym. Chodzi o tak zwany pierwiastek arytmetyczny, czyli o dodatni pierwiastek. Ten pierwiastek to 2, ten pierwiastek to 3. Czyli to się równa minus 2 pierwiastki z 10, dodać 3 pierwiastki z 10. Jeżeli mamy minus 2 czegoś i dodamy do tego 3 tego samego czegoś, to ile to będzie? To będzie 1 tego czegoś, czyli w tym przypadku 1 pierwiastek kwadratowy z 10. Jeżeli ten ostatni krok przekształcenia nie jest dla Was jasny, to może zwolnijmy trochę. Może przepiszmy to wyrażenie tak: 3 pierwiastki kwadratowe z 10. Minus 2 pierwiastki kwadratowe z 10. Chyba w tej postaci jest to bardziej oczywiste. Jeżeli mamy 3 czegoś i zabierzemy z tego 2 tego samego czegoś, to zostanie nam 1 tego czegoś. W tym przypadku to coś to pierwiastek kwadratowy z 10, czyli mamy 1 pierwiastek kwadratowy z 10. Możemy też zapisać bez jedynki pierwiastek kwadratowy z 10. Jeszcze inaczej, możemy z tego wyrażenia wyłączyć przed nawias pierwiastek z 10. Skorzystamy wtedy w odwrotną stronę z własności rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli przed nawiasem będzie pierwiastek kwadratowy z 10 razy 3 minus 2. 3 minus 2 to oczywiście 1, czyli to się równa pierwiastek kwadratowy z 10. Jakby nie liczyć, wynikiem uproszczeń jest pierwiastek kwadratowy z 10. Zróbmy kolejny przykład. Uprość poniższe wyrażenie przez wyłączenie spod pierwiastka czynników będących pełnymi kwadratami i sumowanie wyrazów podobnych. Czyli mamy takie samo polecenie jak poprzednio, ale to zadanie jest chyba ciekawsze. Tu mamy pierwiastek kwadratowy z jednej drugiej. Może zacznijmy od tego, że jeżeli mamy pierwiastek kwadratowy z jakiegoś wyrażenia razy pierwiastek kwadratowy z innego wyrażenia, pierwiastek kwadratowy ze 180 razy pierwiastek kwadratowy z jednej drugiej, to jest to to samo co pierwiastek kwadratowy ze 180 razy jedna druga. Wynika to bezpośrednio z własności potęgowania pewnie wyglądałoby przejrzyściej, gdybym zapisał to wyrażenie inaczej. 180 do potęgi jednej drugiej razy 12 druga do potęgi jednej drugiej równa się 180 razy 1 druga do potęgi jednej drugiej. Pierwiastek kwadratowy z jakiejś liczby to to samo co ta liczba podniesiona do potęgi jednej drugiej. No to ile to jest pierwiastek kwadratowy ze 180 razy 12 druga? To będzie pierwiastek kwadratowy z 90, a to jest równe pierwiastek kwadratowy z 9 razy 10. W poprzednim zadaniu uprościliśmy już pierwiastek kwadratowy z 90. To się równa pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 10, a to się równa 3 pierwiastki kwadratowe z 10. Wpisujemy 3 pierwiastki kwadratowe z 10. Jeszcze jedno zadanie. Jak zwykle zachęcam Was do zatrzymania filmu i rozwiązania tego zadania samodzielnie, zanim zrobimy to razem. Uprość poniższe wyrażenie przez wyłączenie spod pierwiastka to samo polecenie co w dwóch poprzednich przypadkach. No to jedziemy. Jak to uprościć? Pierwiastek kwadratowy 128 to 64 razy 2, a 64 to kwadrat liczby całkowitej. Zapiszmy 64 razy 2. Podzielone przez 27 to 9 razy 3, a 9 to też pełny kwadrat. W takim razie będzie to to samo. Oczywiście takie wyrażenie można uprościć na wiele sposobów. Możemy na przykład zapisać, że to się równa pierwiastek kwadratowy z 64 razy 2 przez pierwiastek kwadratowy z 9 razy 3. To się równa pierwiastek kwadratowy z 64 razy pierwiastek kwadratowy z 2. Podzielone przez pierwiastek kwadratowy z 9 razy pierwiastek kwadratowy z 3. To się równa 8, to się równa 3, czyli 8 razy pierwiastek kwadratowy z 2 przez 3 razy pierwiastek kwadratowy z 3. Tak możemy nasze pierwotne wyrażenie zapisać, albo możemy też pierwiastek kwadratowy z 2 przez pierwiastek kwadratowy z 3 zapisać jako pierwiastek kwadratowy z 2 trzecich. Czyli to się równa 8 trzecich razy pierwiastek kwadratowy z dwóch trzecich. Wszystkie te wyrażenia są równoważne. Sprawdźmy, czy nasza odpowiedź spełnia wymagania postawione w zadaniu. Wyłączyliśmy spod pierwiastka czynniki będące pełnymi kwadratami. Tak, wykonaliśmy to polecenie. Zsumowaliśmy wyrazy podobne. W tym wyrażeniu nie było dodawania ani odejmowania, więc ten krok nie był potrzebny. Wystarczyło wyłączyć pełne kwadraty spod pierwiastka. No to chyba możemy wpisać wynik 8 trzecich razy pierwiastek kwadratowy z dwóch trzecich. Istnieją oczywiście jeszcze inne sposoby na przedstawienie tego wyrażenia, równoważne sposoby, ale myślę, że to co zrobiliśmy wystarczy.